Cześć i dobry wieczór w ogóle. Jestem pod wrażeniem, że o tej porze tyle ludzi się udaje zgromadzić, ale to pewnie renoma Auli Polskiej. Gratulacje. Słuchajcie, trochę byliśmy zaskoczeni, bo najczęściej jest tak, że są wszystkie konferencje, wystąpienia, wszyscy nam zawsze mówią merytoryka, dane, influencer marketing i tak dalej, no i my musimy tylko jakoś gdzieś po drodze przemytać, czym w ogóle jest LiveTube i czym my się zajmujemy. A teraz dostaliśmy takie zadanie odwrotnie, opowiedzcie o tym, czym jest LiveTube i czym wy się zajmujecie. Ale jak? To stwierdziliśmy, że dobra, ale to w takim razie pomiędzy będziemy przemycać w takim razie wiedzę i jakieś takie rzeczy dotyczące całego rynku i tym, co się tam dzieje. I słuchajcie, jeśli chodzi o ten rynek, to dzieje się tam naprawdę dużo i od tego byśmy chcieli zacząć w odpowiadaniu na to pytanie w ogóle, czym są MCN-y, czym się zajmują, co robią i dlaczego teraz wszyscy mówią o influencerach i takie spotkania, jak to się odbywają. I słuchajcie, na tym rynku dzieje się naprawdę, naprawdę dużo i cały czas. Problem, który występuje, żeby za tym wszystkim nadążyć, nie wiem, czy znacie takie liczby, tam się mówi, YouTube podaje, że w ciągu jednej minuty na YouTubie przybywa 300 godzin materiałów wideo. Jak będziecie chcieli wrócić do domów i nadrobić zaległości, powodzenia, wnuki nie zdążą. Miesiąc na YouTubie to jest 3 razy tyle treści, co w ciągu ostatnich 30 lat telewizji. Przybywa treści ogromnie, ogromnie dużo i przybywa też twórców tych treści, czyli influencerów, czy youtuberów, czy twórców właśnie wideo, jak na nich mówimy. I nie wiem, czy wiecie, ale jest 75% więcej kanałów, które są powyżej 1 miliona subskrybentów niż rok wcześniej. Nie wiem, czy wiecie, ile jest w Polsce takich kanałów na ten moment? Strzały? Podobno 40-46 rośnie, ale to potem jest oczywiście ciężko klasyfikować, który jest polski, który nie jest polski, jaką ma publikę i kto właściwie jest youtuberem, czy jak wrzuca raz na rok, czy raz na miesiąc i tak dalej. Więc to jest z jednej strony, a z drugiej strony cały czas przybywa nam twórców tych takich małych, wyspecjalizowanych, którzy mają nie parę milionów, ale paręnaście tysięcy, parę dziesiąt tysięcy swoich stałych widzów i poruszają się w swoich niszach i oni się specjalizują i to się dzieje cały czas i ciągle. Słuchajcie, jeśli chodzi o YouTube i w ogóle biznes wokół YouTube'a i youtuberów, no to ta skala jest bardzo, bardzo duża i ona się też bardzo zmienia. Przede wszystkim jest na ten moment tak, że w Polsce 20,5 miliona osób ogląda regularnie YouTube'a. YouTube odnotowuje w Polsce około 5 milionów wejść dziennie, przy czym ta dynamika tego wzrostu się powoli nam trochę wypłaszcza, trochę się już wysyciło, także mamy te 20,5 miliona. No nie jest tak, że za chwilę 100% populacji będzie go oglądało, troszeczkę nam się wypłaszczyło, ale rosną nam bardzo, bardzo inne rzeczy. Po pierwsze, subskrybenci zgromadzeni wokół kanałów. To jest akurat, jeśli chodzi o naszą sieć, my już w sumie mamy teraz już też przeszło 51 milionów w sumie subskrypcji. No jeśli chodzi o subskrybentów i jak się youtuberzy spotykają i tam ile masz subów, o ja mam więcej, tak? To w ogóle myśmy sobie zadali pytanie, so what? W sensie, co to jest subskrybent? Co to za twór, co to za fenomen i po co w ogóle się tam porównywać na subskrypcję? I słuchajcie, i warto akurat pod względem tego, co my robimy, bo się okazało, że jak sobie przeanalizowaliśmy 430 kanałów, które mamy w sieci i ich subskrybentów, to się okazało, że subskrybent to jest taki śmieszny twór, który odpowiada tylko za jakiś procent wyświetleń. 40-60%. Jak macie 1000 subów, to nie jest tak, że 1000 osób obejrzy wasze wideo, to od zależności od przywiązania tej grupy od 40-70%, reszta wyświetleń będzie skądinąd. Ale od subskrybentów pochodzi praktycznie 90-kilka% wszystkich interakcji, które tam się dzieją. Komentarze, łapki w górę i w dół, tak? Wszystkie te rzeczy. Średnio o minutę dłużej oglądają dane wideo. No i dla nas to jest wskaźnik, żeby na tych ludziach robić biznes, mówiąc prosto. Bo jeżeli oni się angażują w to, co mówią youtuberzy, to co mówią influencerzy, to tak samo angażują się w wejść na stronę, wejść udział w konkursie, przyjść na event, kup. Tak? I to jest mniej więcej to dla nas taka miara, że to jest miara takiej zaangażowanej społeczności skupionej wokół danego kanału. To jest w ogóle kosmos, jeśli chodzi o wzrosty, czyli tak zwany średni czas oglądania jednego wideo. To nie jest odpowiedź na pytanie, ile powinno trwać wideo, że średnio w całej naszej sieci na jedno wideo oglądane jest przez 5 minut, bo to są bardzo różne treści, od 3 minut do 1,5 godziny, więc to jest uśrednione, ale ta dynamika tej zmiany, mimo to, że nie przybywa nam jakoś super dużo ludzi na YouTubie, którzy to oglądają,
to spędzają tam coraz więcej czasu. Tak, jedno wideo jest średnio oglądane 5 minut, mówi się, to już pewnie jest nieaktualne, ale czy że 40 minut dziennie jeden użytkownik siedzi na YouTubie i chłonie te treści. No i to jest rzecz, która nam się też zmienia bardzo gwałtownie, która się ciągle ściera z takim mitem, no że starzeje nam się target tego YouTuba. Okazuje się, że nie jest tak, jak czasem komuś spotykam się na konferencjach z takim mitem, że ludzie myślą, YouTube gimbaza. Koniec, kropka. Tak? Przy czym z naszego biznesowego punktu widzenia to jest pięknie, idealnie komercyjna grupa. Tak? Milenials, czyli tam 18-35, już teraz tam 17-37, tak? To jest ta osoba, która tam siedzi. Ja robię bardzo prosto. Jak macie kogoś, kto uważa, że YouTube to jest gimbaza, jeden eksperyment robię na wszystkich konferencjach, prawie zawsze działa. Kto z was ogląda YouTube'a? Komu się zdarza? A kto z was komentuje filmy na YouTubie? Się rozejrzyjcie po różnicy. Nie? To jest 3 versus całość. No i teraz jak macie kogoś, kogo trzeba przekonać do YouTube'a, on wchodzi, patrzy, bo nie korzysta na co dzień, tak? O, najbardziej popularne filmy, tam parodie Despacito, tak? Teraz wyszedł YouTube Rewind. Patrzy na komentarze, cofam suba, gang dzwoneczka, pozdrów. Nie, to nie jest miejsce dla mojej marki. No tylko, że to jest krzykliwa mniejszość, tak? 13-17 to macie, o, tutaj, tak? Ten słupeczek. A ta cała reszta to jest po prostu tak jak wy tutaj, was nie widać w komentarzach. Konsumujecie te treści, ale nie piszecie tam w tych komentarzach, niekoniecznie oblegacie, nie wiem, Masnego czy Radka Kotarskiego, że koniecznie chcecie zrobić selfie i będziecie 5 godzin stali w kolejce po taką fotkę. Tak? To jest krzykliwa mniejszość, która to robi. I słuchajcie, druga rzecz, która się bardzo gwałtownie zmienia, to jest coś, o czym już wspomniałem. Ciągła specjalizacja tych treści i tych youtuberów. Tam padły daily vlogi, tak? Daily vlogi to jest jakiś jeden z tysiąca formatów i rzeczy, które się pojawiają. YouTube się bardzo, bardzo, tak jak każdy inny media, specjalizuje. Słuchajcie, co to znaczy? To znaczy, że mamy na YouTubie takie kategorie, ale jak sobie zadajecie pytanie, czy na polskim YouTubie jest kanał o... Tak, jest kanał o. Mniej lub bardziej popularny, mniej lub bardziej profesjonalny, ale pewnie już ktoś robi wideo o czymś. Tak, najbardziej popularny, nie wiem, przecinanie rzeczy rozgrzanym nożem, tak, to, jeśli chodzi o YouTube Rewind, ale tego jest masę. I co to znaczy? To znaczy, że mamy tak różne tematy, że na przykład mamy taką perełkę w sieci, nie wiem, czy wiecie, że jest taka nisza, Mafia Solec, 3 kanały, łącznie 250 000 subskrybentów i są to kanały rolnicze. Tak, i na przykład ja im wygrzebałem taką archiwalną perełkę z treści, z materiałów, które oni wrzucają. To jest relacja z otwarcia ultranowoczesnej obory gdzieś tam, nie? No i... To śmiechy, chichy, bo ja wybrałem taki fragment, ale oni mają masę takich rzeczy, które się ogląda jak wielkie fabryki na Discovery, albo na jak to jest zrobione. Kurczę, 5 kosmicznych kombajnów, kilkaset hektarów pola i ja się po 20 minutach orientuję, że ja to dalej oglądam, nie? Jak się przysypują te ziemniaki tam w tych... To jest fenomen, tak? I oni mają 250 000 subskrybentów w sumie na tych 3 kanałach, a te filmy niektóre mają po kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy wyświetleń organicznie, tak? Nikt tego płatnie nie wspiera. No i takich tematów, na które tak można reagować albo wow, albo śmiechem, jest masę, tak? Mamy kanały rowerowe. Mamy kanały o tym, jak chcecie zobaczyć, jak się, nie wiem, o wężach, mrówkach i pająkach, to zapraszam do Arkadiusza. Jak chcecie zobaczyć, jak się z jednej tarantuli wykluwa 100 małych nowych, to proszę bardzo, jest kanał o tym, tylko o tym, tak? O układaniu kostka Rubika, proszę bardzo. Jojo, kanał tylko o kostce Rubika. Koleś z Mam Talent, 7 kostek naraz układa z zawiązanymi oczami. Ile? 1 300 000 wyświetleń, tak? Na jednym filmie zrobione, organicznie, bez tam wspierania. Kanał o grach planszowych, wszystko o grach planszowych. Kanał, o czym tam mamy jeszcze? Parentingowe, tak? Wszystkie rzeczy z małżeństwa, ich życie i tak dalej, właśnie bardziej może o opowiadaniu o tym, ale w tym temacie. Moto, padało o samochodach, proszę bardzo, są kanały o samochodach, motodoradca jest. 150 000 subów już pewnie dawno nieaktualne, bo to też kradną bardzo czytelników z tradycyjnej prasy i z innych programów, więc to się dzieje bardzo gwałtownie. Kanał pielęgnacji włosów. Kamil ogląda często, ale... Mój ulubiony kanał, tak. Wszystko o pielęgnacji włosów jest. Jak zapuszczać, tak, jak pielęgnować i tak dalej, i tak dalej. Tych kanałów, nie wiem, kanał zrób to sam, tak, jak zrobić EMP jammer, cokolwiek to jest. Kanał o chodzeniu po górach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W każdym z tych tematów są różne formaty i daily vlog to jest jeden z tych wszystkich, które ja wypisałem z głowy, co mi przyszło, co tam jest.
Tak, więc tego jest naprawdę, naprawdę dużo i każdy jest inny i każdy w czym innym się specjalizuje i tych formatów jeszcze można by tu było wypisywać i wypisywać. No i co to powoduje? To powoduje, że rynek się specjalizuje i takie twory jak my też się muszą specjalizować. Więc my mamy na przykład w ramach działu management, który obsługuje twórców, teamy, które są wyspecjalizowane na przykład tylko w kanałach gamingowych, albo tylko w kanałach rozrywkowych, albo tylko w beauty i fashion. Tak, mamy na przykład, nie wiem, jest head działu rozrywka. Nie jest komendant melanżu, tak, tylko jest po prostu dział management i ktoś, kto się zajmuje kanałami rozrywkowymi albo popularno-naukowymi. I tak samo jak youtuberzy, tak samo ludzie i biznes specjalizują się wokół tych wszystkich kategorii. To, co się jeszcze dalej zmienia, bo tych zmian jest trochę, to jest też taka mocno biznesowa zmiana paradygmatu. Proszę, chciałem użyć tego słowa gdzieś poza studiami, więc pierwsza okazja. To znaczy zmiana paradygmatu. To znaczy, że przeszliśmy trochę z takiego modelu komunikowania się w głuchy telefon, co chciał klient, co zrozumiała agencja, co wypuścił influencer. Przeszliśmy do takiego modelu i na to my bardzo pracujemy cały czas, żeby przekonywać do tego całą branżę, żeby pracować tak. Tak, żeby wszystkie strony, bo ten rynek to jest tak, że ten sznureczek jest długi. Nie? Jeśli jak sobie pomyślicie, że jedna firma ma ileś marek, każda marka ma swoją agencję i to nie jedną, tak? Agencja do nas, do sieci, my do menadżera, menadżer do twórcy, no to my dążymy do tego, żeby skupiać tych wszystkich ludzi przy jednym stole, żeby się poznali na samym początku współpracy, żeby strategię konsultowali i tak dalej. I nie wiem, czy wiecie, ale zdarza się na przykład przy takich kampaniach, że z youtuberów robi się grupę fokusową. Że to nie jest tak, że to jest tylko kanał komunikacji. Oni siadają, konsultują strategię dużych marek i mówią, czy to w internecie zażre. Tak? To nie jest tak, że to jest tylko jakiś kanał komunikacji. I to nie jest tak, że na przykład, o, zostało nam trochę budżetu, wrzućmy coś na blogerów, youtuberów, kogokolwiek. To jest cały proces strategiczny od początku do końca. Tak, od przeanalizowania tego wszystkiego, wymyślenia całej strategii, koncepcji kreatywnych, doboru tych influencerów, doboru ich kanałów. Możecie zrobić kampanię z youtuberem, niekoniecznie na kanale na YouTubie. Tak? Przepraszam, mogą wrzucić wam Snapa, Insta, Face'a, napisać coś na blogu, pojawić się gdzieś i tak dalej, i tak dalej. Więc to się bardzo, bardzo zmieniło. I widać to mocno na przykładzie tych sztandarowych marek. Tak? Spójrzcie sobie na Coca-Colę, która po każdej kampanii ma kilka punktów procentowych brand love score'u więcej. YouTuberzy są na puszkach Coca-Coli, mamy ingerencję w produkt. YouTuberzy biorą udział w reklamach, w spotach. YouTuberzy nawet współreżyserują te spoty i będziecie mieli okazję dzisiaj porozmawiać z Mastym, który przy takich kampaniach brał udział. Coca-Cola się pojawia u nich, tak? Generalnie influencerzy to nie jest dodatkowy kanał komunikacji. Tak, to jest element, który jest wpisany w strategię marki. Tak? Play, którego pewnie mogliście widzieć, polecam w ogóle przejrzeć case'a, bo wyniki są wspaniałe. Tak? Play sobie wypuścił fajne badania, zmierzyli tą kampanię i też tych influencerów. 16 miesięcy kampania z influencerami, 28 twórców, nie? 45 milionów tylko u nich wygenerowanych impresji tego wszystkiego i wyniki sprzedażowe tam też są kosmiczne. Więc polecam patrzeć na te dwie marki, jak one wykorzystują influencerów, jaki to jest biznes i na jaką on jest skalę. I słuchajcie, w tym wszystkim, w tym całym świecie jesteśmy my, tak? Gdzieś, gdzie pośredniczymy między markami, my jako LiveTube, a tym całym światem i tą branżą i tym, co się dzieje i o tym, co my w ogóle robimy jako sieć partnerska, jako agencja influencer marketingu, o tym opowie wam już Łukasz. Trzymaj. Dzień dobry, no właśnie, co my robimy? Oprócz oglądania filmów na YouTube, co również robimy, to jest jeden z, nie zawsze, ale często jeden z przyjemniejszych momentów. Zanim odpowiem na to pytanie, można się zastanowić, czego mogą od nas potrzebować ludzie, którzy robią takie filmy. Jelenie jaja. Uśmiechnięta stopka. Przepraszam. Przepraszam. Halo. Znajdzie pani mi jakieś skarpetki? Są profesjonalni aktorzy po łódzkiej filmówce. Chciałem powiedzieć, że chciałbym widać z panią przecież. Bardzo dobrego na stopy. Przez świat bym z panią przeszedł nawet z taką uśmiechniętą stopą. No dobrze. Można się zastanawiać, czego tacy twórcy potrzebują. Podstawową rzeczą, którą się zajmujemy u nas w firmie, jest management, czyli opiekujemy się twórcami. Ich stopami też. Przede wszystkim jest tak, że jeżeli jakaś marka chce współpracować z twórcą, pierwsze co się dzieje, to dostajemy brief. I dział sprzedaży i dział managementu we współpracy z twórcami stara się tak na ten brief odpowiedzieć, żeby mówiąc wprost ten deal wygrać. Jeżeli już się to uda zrobić, to dział managementu zajmuje się koordynacją kampanii.
i tego, żeby wszystko od początku do końca było zaakceptowane przez klienta, żeby wszystkie strony, i twórcy, i klient, i my byli z tego powodu zadowoleni i żeby zgodnie z harmonogramem doszło do publikacji i tak dalej. Pamiętajcie, że to są bardzo często artyści i to naprawdę przez duże akty i robią naprawdę niesamowite rzeczy, więc zdarza się, że menadżer musi tego twórcę na plan dowieść na konkretną godzinę, przypomnieć mu o tej masz nagrania i przypilnować go, żeby z tego planu przypadkiem gdzieś na miasto nie wyszedł, więc koordynacja to też jest taki element, gdzie menadżerowie tracą często najwięcej nerwów. Jak już się ten deal dowiezie, to trzeba, dobrze by było przynajmniej, jeszcze opowiedzieć o tym, że udało się to dowieść i tym również zajmują się menadżerowie, współtworzą i wizytówki twórców, i case studies, i skoro już przy tym jesteśmy, to niebawem odpalamy naszą nową stronę, która będzie wyglądała tak. Oprócz wielu, wielu innych rzeczy będzie tam wyszukiwarka twórców, których i po kategorii, i po tagach będzie można wyszukać. Każdy twórca będzie miał swoją własną stronę, na której będzie się można dowiedzieć o nim czegoś więcej. Wspomniał Kamil o tej opiece nad twórcami. Tak, żeby wam pokazać, tylko jeśli chodzi o całodobową opiekę, to jest prawdziwy screen z naszej grupy na fejsie wewnętrznej. Jak w naszym polega czasem nasza praca? Widać z tyłu, czy przeczytać? Nie mam ekranu. Generalnie potrzebowaliśmy konia na następny dzień. Więc czasem się zdarza, że na przykład youtuberowi na planie brakuje czegoś i czy ktoś ma w domu, tam trzeba gdzieś na plan dowieść, więc to się zdarza, to się dzieje i to się dzieje o każdej godzinie dnia, nocy, weekendy, święta i wszystko, bo to nie jest tak, że internet kiedykolwiek śpi. Tak jest. Kolejna rzecz, bardzo dla nas istotna, to jest dywersyfikacja. Tutaj staramy się szczególnie tych mniejszych twórców bardzo wspierać, bo to nie jest tak, że my robimy tylko YouTube'a. Nasi twórcy, o czym wspominał wcześniej Kamil, są obecni we wszystkich kanałach komunikacji, i tych digitalowych, i tych klasycznych. Bardzo dużo, bardzo różnych rzeczy i bardzo dużo, bardzo różnych aktywności nasi twórcy robią. Kilka temu nie do pomyślenia było, żeby się youtuberzy pokazywali w telewizji, a dzisiaj owszem, bardzo często mają nawet własne programy, które prowadzą. Zajmują się biznesem, piszą i wydają książki. Tych aktywności jest bardzo dużo i staramy się również w tym naszych twórców wspierać. Kolejna bardzo ważna rzecz, bardzo ważny element tej całej układanki to jest produkcja. A konkretnie nasz dział produkcji. Mamy zespół operatorów, montażystów, producentów, którzy nie tylko kiedy wchodzi jakiś deal, ale również po prostu wtedy, kiedy twórca ma pomysł na jakiś fajny film, chciałby go zrealizować, a nie ma do tego wszystkiego, czegoś mu tam do tego wszystkiego brakuje. Mamy dział produkcji, który wspiera w tym twórców. Mamy również studio telewizyjne, z którego twórcy mogą korzystać. Mamy sprzęt, udostępniamy im również bibliotekę muzyczną, co szczególnie ci młodsi, ci mniejsi twórcy bardzo często o tym wspominają, to jest dla nich bardzo ważne, bo mają skąd legalnie tę muzykę pobierać i wykorzystywać tę muzykę w swoich filmach. Mamy też dział supportu, czyli dział techniczny tak zwany, bo nie jest tak łatwo na YouTubie, że wszystko się wyświetla wtedy, kiedy chcemy i tym ludziom, którym chcemy, żeby się wyświetlało. To są ludzie, którzy bardzo dobrze znają, bardzo dobrze rozumieją YouTuba. To są ludzie, którzy pomagają spinać kampanie AdSense'owe i przede wszystkim zajmują się optymalizacją. Wiecie, to jest tak, że czasem się wydaje wielki Google, wielki YouTube, dzisiaj Campus w ogóle i tak dalej, ale no tam zawsze są gdzieś ludzie. Jak się coś wykrzacza, to nie jest tak, że to jest super wielki automat, system i coś tam, tylko faktycznie my jesteśmy naprawdę na łączach na stałe z YouTube'em i z Googlem, bo jest oczywiście wiele takich problemów, które rozwiązywać trzeba sprawa po sprawie, gdzie trzeba tam ingerować i pomóc twórcy po prostu się przepchnąć, no i mając na tym poziomie już bezpośredni kontakt i to nie tylko z YouTube'em, ale też na przykład z Facebookiem, rozwiązując jakieś problemy, bo zdjęli mu materiał, bo algorytm go wyłapał, że coś tam, zresztą o tym było ostatnio bardzo głośno, więc o tym mogliście słyszeć, że takie przypadki fałszywych alarmów, no to my każdorazowo ingerujemy w takiej sprawie, no i dział supportu jest na cały czas stały kontakt. Halo YouTube, tak, proszę przyjechać na stronę, bo coś nie działa. Generalnie, jak to mówią, SEO to rodeo i nie zawsze to wszystko działa. Nie wszyscy są tak prostolinijni jak ten pan ze zdjęcia, który nie ma zbyt dużych potrzeb i po prostu bardzo łatwo przychodzi mu klikanie, jeżeli coś go zainteresuje. Nie jest to takie proste wszystko. Te algorytmy są bardzo skomplikowane.
i bardzo dużo elementów trzeba spełnić, żeby na przykład w odpowiednim miejscu nasz film się pokazywał, żeby był w polecanych, żeby trafiał tam, żeby nasi widzowie mogli do tego filmu trafić i żeby nie było, że tak się wymądrzam i mówię, że to jest trudne, to jest tylko kilka elementów. Lubię to robić. O. To jest tylko kilka elementów, na które trzeba zwrócić uwagę, żeby nasz film był dobrze zoptymalizowany i tym właśnie zajmuje się nasz dział supportu. Nie wiem, że my szkolimy z tego marki, jak prowadzą swoje kanały, ale szkolimy też z tego twórców, tak? Że nawet nazwa pliku, jak coś wrzucają, ma znaczenie. Wszystkie miniaturki, wszystkie opisy, wszystkie słowa kluczowe, pozycjonowanie, to jest coś, na co twórcy czasem nie zwracają uwagę. Czasem my się dowiadujemy cały czas na bieżąco nowych rzeczy, że można wziąć film z zeszłego roku, trochę inaczej go opisać, zoptymalizować i znowu go gdzieś wywindować w nowych algorytmach, po prostu na nowe frazy, więc to jest cały zespół ludzi, który siedzi tylko i wyłącznie nad tym, żeby dobrze opisywać te wszystkie treści i materiały. Kolejna rzecz to jest Content ID, czyli ochrona filmów, które twórcy tworzą. Dział supportu zajmuje się zgłaszaniem wszelkich nadużyć. Bardzo często zdarza się na przykład tak, mamy twórców, którzy tworzą własną muzykę, a potem ktoś im tę muzykę buchnie. No i wtedy nasz dział supportu pilnuje tego, żeby przychody reklamowe z wykorzystania w każdym materiale takiej muzyki trafiały do twórców, czyli do ludzi, którzy tę muzykę stworzyli. Nie, to jest o tyle fajne, ja nawet się nie zdawałem sprawy. Wrzuciliście jakąś muzyczkę na swój kanał, ktoś wam gdzieś w dalekich Chinach buchnął muzyczkę i podłożył pod swój filmik, no to my teraz możemy zgłosić tak zwany claim i nasz twórca dostaje hajs z YouTube'a tamtego, z tamtych wyświetleń reklam, tak? Jak jeżeli jest zgłoszony faktycznie, że ktoś mu zwinął muzykę, więc nie trzeba blokować od razu tego materiału, można nadal korzystać z monetyzacji, pozyskiwać sobie stamtąd przychód, a nie wiem, czy wiecie, ale ten przychód na innych rynkach jest dużo, dużo wyższy, jeśli chodzi o przychody z AdSense niż w Polsce, więc to się czasem nawet opłaca, jak wam ukradną film z kanału. Nasz dział techniczny zajmuje się również szkoleniami. Szkoli naszych twórców. Współorganizujemy razem z nimi taki cykl, który się nazywa LFT Boosters. On od kilku lat już funkcjonuje. Generalnie polega to na tym, że nasi twórcy są zapraszani, mogą również online się zalogować i obejrzeć transmisję na żywo z takich szkoleń. To są bardzo różne szkolenia, bo one są i o prawie autorskim, i o optymalizacji właśnie, są to również testy sprzętu, bardzo dużo, bardzo różnych spotkań. Co ważne i co ciekawe, od stycznia te spotkania będziemy organizować i będą otwarte, nie tylko dla twórców zrzeszonych w naszej sieci, bo chcemy szkolić, nie tylko twórców zresztą, bo staramy się szkolić również rynek, jesteśmy jedynym MCN-em, który taki duży nacisk stawia na to, żeby rynek edukować. Oczywiście zajmujemy się również PR-em naszych twórców, dbamy o relacje z mediami, tak jak wspominałem, edukujemy rynek i staramy się walczyć z mitami, bo tych mitów jest dosyć sporo. O pierwszym mówił Kamil, o tym, że tylko Gimbazo ogląda YouTube'a. Drugim bardzo często powtarzanym mitem jest to, że w gamingu to w zasadzie jest tylko rak content i można umrzeć po obejrzeniu jednego materiału wideo, a my razem z naszymi twórcami staramy się przekonywać i pokazywać, że da się robić bardzo fajne treści również w tym sektorze tematycznym, że tak się wyrażę. Gaming, jeśli interesuje was biznes, strona biznesowa influencerów, to bardzo polecam zerknąć na to, jak rośnie kategoria cała e-sportowa i gamingowa na YouTubie i zresztą nie tylko, bo tam się ten biznes rozwija kosmicznie. I żeby nie być gołosłownym, to pokażemy kilka cyferek związanych z tą edukacją. Co 11 dni średnio w tym roku występowaliśmy jako LiveTube na konferencjach. I przeprowadziliśmy ponad 60 godzin warsztatów, jak słusznie wczoraj policzył Kamil, jak siedzieliśmy, gadaliśmy o tym w biurze, to jest dokładnie tyle, co byśmy przez cały rok prowadzili zajęcia na jakiejś uczelni, przez dwa semestry. Musimy określić, ile ECTS-ów to jest warte, ale... Ja stawiam na 6 łącznie, ale Kamil przekonuje, że 8. I dzięki temu... No i słuchajcie, to jest tak, że pewnie mamy przyjemność dzisiaj do was opowiadać o biznesie skupionym wokół tego, no my się tym de facto zajmujemy, tak cały nasz biznes to jest współpraca z youtuberami, z influencerami i markami. No i to doprowadziło do tego, że tych kanałów na ten moment w sieci mamy 427 dokładnie, żeby być tak dokładnie i to jest 140 kilka kanałów więcej niż w zeszłym roku. Tak? I tak jest rok do roku, więc na razie się nie spodziewamy, żeby tam coś miało spaść. I jak sobie, znaczy my skupiamy tylko kanały, które są w
wprowadzone albo dla polskiej publiczności, albo przez polskich youtuberów. A, jeszcze kampanie. No i wyszło nam, jak sobie w ogóle podzieliliśmy, jeszcze będziemy robili za niedługo podsumowanie roku, takie wszystkie liczby, ale okazało się, że jak sobie zliczyliśmy faktury wystawione, jeśli chodzi o skalę tego biznesu z naszego CRM-a, wyszło nam, że zrobiliśmy ponad 900 kampanii. Nie? Przez 250 dni roboczych okazuje się, że to jest taka skala biznesu, gdzie my robimy 3,76 kampanii dziennie. Jak z youtuberami. To jest mniej więcej skala, jak mówimy, jak się zastanawiamy, jaki to jest biznes wokół influencerów, to jest mniej więcej to. No i to spowodowało, że słuchajcie, mamy w Polsce tak wykształcony, wyspecjalizowany rynek influencerów, że my skupiając te 430 kanałów, jak biorąc pod uwagę to, że jesteśmy jednonarodową siecią, czyli nie zwieszamy w kilku krajach youtuberów, no to jest taka największa sieć w Europie. Tak? To jest tego typu skala działalności. No i podsumowaliśmy sobie też w naszym roku, spojrzeliśmy na to, ile wypłaciliśmy twórcom w złotówkach w tym roku, w 2017, w sumie wszystkim naszym twórcom. Jeżeli jesteście zainteresowani, ile, to 19 grudnia jest spotkanie, konferencja prasowa, na której o tym opowiemy. Na Giełdzie Papierów Wartościowych, tak. W sali Imperium, chciałem to podkreślić. Tak się nazywa naprawdę. Także zapraszamy do śledzenia, bo w takich dużo liczb sobie znaleźliśmy przez cały rok, porównaliśmy z 2016, żeby właśnie o tej biznesowej stronie influencer marketingu porozmawiać, bo to naprawdę nie jest mały świat i naprawdę dużo się w nim dzieje. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to jak najbardziej jesteśmy do dyspozycji zarówno teraz, jak i ten mail, on trafi do nas, to nie jest żadna tam ogólna skrzynka, czytamy, obiecujemy i będziemy odpisywali. Jeśli macie jakieś pytania, to serdecznie zapraszamy. No i dziękujemy, że mogliśmy się przez te 30 minut wygadać. Ale jest pytanie za to. Rękę Budzicha widzimy. Jest. Raz. Cześć Łukasz, cześć Kamil. A ja mam natury, ja mam pytanie natury totalnie nie biznesowej, bo etycznej. Z etycznej strony. Otóż parę tygodni temu jeden z waszych youtuberów nakręcił filmik, w którym kpi z gwałtu. To obiło się dosyć mocno, tak? I jestem ciekaw, jak LiveTube się do tego stosunkuje? Inaczej, czy wy potraficie wywalić, jak Netflix wywalił Kevina, tak? Ze swojej standardowej produkcji. Czy w takim razie wy, jako LiveTube, potraficie wywalić youtubera za naprawdę jakiś paskudny film? Dobra, to po kolei. My nie tylko jak zareagujemy, tylko my zareagowaliśmy bardzo szybko tego samego dnia, kiedy dowiedzieliśmy się, wiecie, my w naszej sieci publikuje się 250 filmów dziennie, więc nie jesteśmy w stanie wszystkich obejrzeć na bieżąco, jak pewnie jesteście sobie w stanie wyobrazić. Natomiast tego samego dnia, kiedy dowiedzieliśmy się o tej sprawie, od razu zarówno odezwaliśmy się do twórcy i nie mogę wchodzić w szczegóły, ale przeprowadziliśmy z nim na ten temat dosyć cierpką rozmowę. Skomentowaliśmy to również dla wirtualnych mediów. Ja sam ten komentarz pisałem i on był, wydaje mi się, dosyć ostry i jednoznaczny. To znaczy nie ma absolutnie w naszej sieci miejsca na takie rzeczy, to jest absolutnie przekroczenie granic i nie ma naszej zgody na to, żeby takie treści tam pojawiały. Treści zostały usunięte i to tyle w tym temacie. Jeżeli chodzi o cenzurę, to jest druga rzecz, o której chcieliśmy powiedzieć. Nigdy staramy się, nigdy nie wkraczamy w tę sferę wolności tworzenia, natomiast nie zgadzamy się na przekraczanie pewnych granic. Ja tylko dodam, że to jest, wiecie, no etyka etyką, oczywiście jak najbardziej my nad tym czuwamy, ale to jest też tak, że to jest biznes i w momencie, w którym kanał jest, powstaje taki kanał, który my wiemy, że żadna marka z nim nie będzie chciała wejść we współpracę, no to nam się to mówiąc wprost nie opłaca. Dlatego jest też tak, że my mamy ciągle większy współczynnik odrzuceń niż przyjęć do sieci. Jak do nas się dobijają kanały, które ewidentnie nie będzie z nimi żadna marka chciała współpracować i szkoda naszego tej całej pracy, którą obejrzeliście, tak dlatego my się skupiamy na kanałach jakościowych, tak dlatego za chwilę zobaczycie na scenie Radka Kotarskiego, który jest współzałożycielem w ogóle tej sieci, tak dlatego takie kanały są dla nas najbardziej wartościowe i dlatego taką scenę YouTube'a chcemy budować no i jak najbardziej edukować tych, którzy idą w drugą stronę, że to nie jest dobra droga. Daję. Idę z mikrofonem. Chciałam powiedzieć, że ta prezentacja jest między innymi dla Wojtka, który realizuje dzisiejsze spotkanie, bo on nie wiedział, co to jest LiveTube. Pozdrawiamy.
Wspomnieliście, że AdSense z Polski jest taki słaby. Dlaczego? Znaczy ja sprawdzałem, bo ja mam dwujęzyczny kanał, więc sprawdzałem, ile mogę zarobić ze Stanów, ze Szwecji. Jakbym po szwedzku mówił, byłoby świetnie, po czesku byłoby fajnie, a po polsku jest do dupy. Dlaczego? Reklamy na YouTubie są kupowane najczęściej w modelu tak zwanym aukcyjnym, tak, real-time bidding, więc w zależności, bo to jest tak, że po prostu wchodzicie na stronę i teraz reklamodawcy się licytują między sobą, kto ile da za wyświetlenie wam reklamy. No i teraz tam 3 grosze, 5 groszy, 8 groszy, stop sprzedane, tak, i leci wam reklama zidentyfikowana na podstawie ciastek. No i teraz w Polsce ta licytacja kończy się na kilku, kilkunastu groszach, w zależności ile tam CPM jest warty. Za granicą kończy się dużo, dużo później. Po prostu reklamodawcy są w stanie więcej płacić za pojedyncze wyświetlenia. Dlatego nie jest tak, że w Polsce na tym dużo nie zarobicie, bo możecie robić w Polsce materiały, które oglądają ludzie z zagranicy. I to też jest akurat, może wytniemy z nagrania, jeśli chodzi o liczby, ale jeśli chodzi o przychody z AdSense, no to jest tak, że te wyświetlenia z zagranicy polskich kanałów, bo takie się zdarzają, są warte dużo, dużo więcej. Więc tak to można robić, tak? I to jest przez to, że te marki płacą mniej. No to jest też oczywiście problem tego, że ile 38% osób w Polsce ma adblocka, pomija też te reklamy, ale da się je robić dobrze. My też robimy kampanie pre-rollowe, też właśnie pomagamy twórcom optymalizować ten AdSense, bo to jest też tak, że jak dobrze wypozycjonujemy kanał, to też inni reklamodawcy się pokazują. To też jest ważne. Nie? Jak jest dobrze wypozycjonowany kanał, to algorytmy te, które wyświetlają reklamy, inaczej go odczytują i można ten wynik z AdSense'u trochę podnieść. Ale głównie ta różnica polega na tym, a z tego co wiem, ona potrafi być nawet 10-krotna, jeśli chodzi o Polskę, a nie wiem, Niemcy, Wielką Brytanię czy Stany Zjednoczone. Ale są takie kanały, które wyciągają w Polsce z AdSense'a całkiem sporo, szczególnie gamingowe, które potrafią publikować tych materiałów kilkadziennie nawet. Ja mam pytanie, jak pozyskujecie twórców do sieci? Bo wspomniałeś, że część pewnie też się zgłasza, ale czy macie też komórkę, która sama aktywnie poszukuje nowych? Jeśli na sali jest jakiś twórca, to tak jak teraz właśnie. Czyli opowiadamy o tym, czym się zajmujemy, im to tłumaczymy. Oczywiście to są rozmowy zawsze indywidualne. My nie jesteśmy agregatem, żeby brać wszystko jak leci. To jest zawsze tak, że indywidualnie z nimi rozmawiamy. Mamy osoby, które są odpowiedzialne za nowe przyłączenia. Mamy menadżerów, mamy twórców, którzy się zgłaszają sami, więc no to jest po prostu tak, jak się robi marketing do różnych grup docelowych. Dla nas jedną z grup docelowych są twórcy, którzy tworzą na YouTubie. Zajmuje się tym również dział techniczny u nas też. Oprócz menadżerów, oczywiście tak jak powiedział Kamil, również dział techniczny wyszukuje twórców, którzy ich zdaniem są potencjalnie byliby fajnym nabytkiem, jeżeli tak mogę powiedzieć. Ja mam dwa pytania. Pierwsze jest takie, ile osób pracuje w YouTubie? A drugie, czy jest, znaczy, o jakich budżetach rozmawiamy? Czyli powiedzmy, że reprezentuję klienta, czy tam jakąś kampanię chciałem zrobić. Przychodzę do was i jaki budżet powinienem mieć, żeby w ogóle ta rozmowa miała sens, tak? 46 i 15 tysięcy? Czy to jest, nie pracuje u nas 15 tysięcy osób, tylko 46, jeszcze. Ale to jest średnia. Opublikowaliśmy w zeszłym roku taki wynik, porównaliśmy sobie, zrobiliśmy sobie średnią dla wszystkich kampanii, więc to mogę ujawnić, bo to jest publicznie dostępna informacja. Przeanalizujemy całą średnią i to jest 15 tysięcy, to był koszt pojedynczej kampanii, przy czym tak jak mówię średnio, nie? Więc to się waha naprawdę dużo. Jeśli chodzi o współpracę z influencerami, często dostajemy pytania, ile to kosztuje. I odpowiedź na takie pytanie, ile to kosztuje, jest od kilkuset złotych, jeżeli chcesz, żeby, nie wiem, Radek wrzucił snapa i tyle, do kilku milionów złotych. Tak, Radka pewnie tak, ale do kilku milionów złotych, jeśli rozmawiamy o dwuletniej współpracy na wyłączność z pełnym brandingiem, kilkoma odcinkami, które są wypuszczane dla marki, więc my też tak zawsze rekomendujemy klientom i też cały czas edukujemy branżę. Więc powiedz mi, jaki masz budżet, a my ci zaproponujemy, co ty możesz za to dostać. Mając tyle klocków do wyboru, tyle rzeczy, tyle taki wachlarz wszystkich kanałów, youtuberów, zasięgów i wszystkiego, no to jesteśmy sobie w stanie dopiero wtedy efektywnie dopasować klocki do tej strategii. Ale tak jak mówię, no budżet na zasadzie kilkunastu tysięcy złotych to jest coś, co pozwala już coś zrobić, naprawdę fajne kampanie, no ale oczywiście tak duże rzeczy, jakie widzicie, nie wiem, Coca-Cola czy Play, zważając na fakt, że jak porównali wyniki kampanii z influencerami ze standardem digitalowym, który Play robi, tak, to wyszło im, że koszt dotarcia per użytkownik jest 3,5 razy niższy w przypadku kampanii z influencerami, no to oni ten budżet kwartał do kwartału zwiększają i to znacznie. Radek już tam czeka na propozycję. Rękę Budzicha dajmy teraz, bo on bidula tam od samego początku. Próbowałem, przepraszam. Witam. Chciałem zapytać, jak się rozliczacie z youtuberami, tak? Czy to jest na zasadzie jakieś umowy, stałe opłaty, czy zapewne jakieś prowizji, jak te prowizje wyglądają, tak? Pewnie są jakieś różne przedziały, ale... To jest indywidualnie negocjowana prowizja.
Oraz procent zarówno przychod z AdSense'a, jak i procent, jeśli chodzi o przychody od tych wszystkich kampanii, które my koordynujemy, na które my pracujemy i tak dalej. Więc to jest po prostu procentowo od przychodów, który jest generowany. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, jaki jest średni procent i jaki to jest. No, zapraszamy na kontakt@lifetube.pl. Na konferencję musicie przygotować ten... Tak. Ręka komu miałam dać? Budzik, podnieś rękę. Dobra. O, dziękuję. Jak skomentujecie upadek MCN-a Agorowego sprzed kilku tygodni? Jesteśmy w takim gronie, że możemy sobie szczerze pogadać. Oficjalnie, ja już chciałem powiedzieć, że oficjalnie... Oficjalny komunikat był taki, że tam nie dowieźliśmy targetów. No bo żeby targety były z kosmosu, to jedna rzecz. A druga, dlaczego tak się dzieje, że często twórca, który rośnie, odchodzi z MCN-a, obojętnie jakiego, i zazwyczaj w stronę MCN-ów lecą same gorzkie słowa. Co jest nie tak, że tak naprawdę o MCN-ach mówi się raczej chyba źle, jak już można mówić? I trzecie pytanie, ostatnie, czy czwartek, godzina 18, to jest wciąż najlepsza godzina na publikację filmu na YouTube? No dobra, pierwsze pytanie było o Epic Makers, tak? Tak. Ale zupełnie szczerze nam jest przykro, to znaczy... Konkurencja jest dobra zawsze. Wszyscy się tam z tyłu śmieją. Zupełnie nie wierzycie w to, co mówię, prawda? Ale zupełnie wam mówię szczerze. Jest nam przykro dlatego, że konkurencja zawsze napędza i zawsze staramy się... Zresztą my generalnie z naszą konkurencją mamy dobre stosunki, więc to nie jest nic wesołego dla nas, że jakiś podmiot obumiera na rynku. To nigdy nie jest dobra wiadomość. Inna sprawa oczywiście jest taka, jak już jesteśmy w takim gronie, możemy szczerze porozmawiać, że tam bardzo długo się bardzo mało rzeczy działo po prostu i... Znaczy zauważcie, że tam pracowały na iluś tych kanałach, które oni faktycznie brali wszystko jak leci, pracowały tam ile? 3-5 osób ostatnio, tak? My mamy trochę odwrotnie na tej zasadzie, że mamy kilkadziesiąt osób, które pracują na mniejszej liczbie kanałów niż oni agregowali, bo stawiamy na taką, wiecie, 1:1, to nie jest automat, tak? To jest relacja wypracowana menadżera z youtuberem, wie o której, nie wiem, na Messengerze, o której ja mam samolot, a czy nie wiesz może, czy nie wiem, gdzie ja mam to spotkanie i tak dalej, to jest coś, co trzeba sobie wypracować. I u nas dlatego najbardziej rozbudowany działem jest dział managementu tych twórców, bo oni się nimi faktycznie opiekują. A jak trzy osoby pracują na sukces całej firmy, no to niestety tam się ta formuła wyczerpała. No ale fakt faktem, no, upadek takiego podmiotu zawsze nie jest dobry dla branży. Tam było kolejne pytanie, to było... Dlaczego gorzko? Słucham? Dlaczego gorzko? Dlaczego gorzko? Znaczy, słuchaj, wiesz co, od nas będziecie mieli za chwilę, jeśli chodzi o naszą działalność, to po drodze takich dwóch dużych youtuberów się usamodzielniło, Red Lipstick Monster, która była nas bardzo długo i grupa Abstra, którą dzisiaj tutaj macie. No i wiecie co, jeśli chodzi o takich dużych twórców, no to oczywiście wszystko to, co zobaczyliście, można robić samemu, tak? To nie jest tak, że nie wiem, mamy jakiś, nie wiem, super kosmicznie tajemniczy know-how i się nie można w tego nauczyć i wyszkolić. Można sobie pozatrudniać do tego ludzi i tak robi grupa Abstra i rozwija swoją firmę po prostu samodzielnie, więc jak najbardziej. No przy czym to są dwa przypadki z tych 430, które my mamy, więc ja też te nie rozumiem czasem tego mówienia o tym, że duży twórcy się usamodzielniają. Radek Kotarski to nie jest mały kanał, to nie jest mały biznes, za chwilę posłuchacie o tym, jak wielki nawet i co tam można osiągać i cały czas w LiveTube jest i zresztą go współzakładał, tak? Więc jeśli chodzi o to, to myślę, że kilka dobrych słów też bym mógł powiedzieć. Jeszcze było jakieś trzecie pytanie tam? O 18. A, wiesz co, o stałej porze. Ciągle youtuberzy mówią, że regularność dla swoich widzów jest dobra, więc jak mają społeczność, która się przyzwyczaiła, że nie wiem, wstaje o 6 i chce zobaczyć do śniadania odcinek, to myślę, że nawet taka godzina może być dobra. Regularna godzina. Kto wstaje o 6? Słuchajcie, ostatnie pytanie. Rolnicy, o kanały rolnicze dzisiaj. Kanały rolnicze. Otwarcie nowej... I nie masz do tego pytania? Jest. O, dobra. Wszyscy przestraszyli, że ostatnio. Ja mam takie pytanie o ten algorytm YouTube'a. Dlaczego on ukrywa niektórych twórców, nawet jeżeli nie ma żadnych kontrowersyjnych, powiedzmy, treści? Czy algorytm YouTube'a się super wyczulił. Oni się trochę wystraszyli właśnie, że tam te reklamy są wyświetlane przy treściach, które nie powinny być w ogóle wyświetlane. I wydaje mi się, że YouTube no to jest tak, że jak Google cały. Oni się nie dzielą wiedzą o swoich algorytmach, no bo wszyscy by robili pod algorytmy. Tak? Więc to nie jest tak, że ja dokładnie wiem, jak to się dzieje. No ale spodziewam się, że oni na ten moment bardzo, bardzo czuły wystawili ten algorytm i dlatego czasem wystarczy, i to jest o dziwo nawet, jak nazwa pliku wystarczy, że jest czasem zła. Jak wrzucisz, uploadujesz na YouTube'a plik, który się nazywa seks, broń, narkotyki,
no to spodziewam się, że on nie będzie jakoś wysoko pozycjonowany, no co dla nas jest oczywiście sygnałem, że należy zwracać uwagę odwrotnie i słowa kluczowe tam pisać, więc spodziewam się, że czułość tego, która jest przesadzona, bo YouTube się uwrażliwił, że im budżety z płatnych kampanii uciekają, spowodowała, że tak dużo jest blokowanych rzeczy, no a poza tym to nie wiem niestety. Ale raz, że ten algorytm się oczywiście uczy, a dwa, że w takich sytuacjach warto być w sieci partnerskiej, bo nasz dział techniczny po prostu dzwoni do YouTube'a tak. I stara się case by case przeprocesowywać te rzeczy, żeby te kanały się monetyzowały i oglądały lepiej. No tutaj w tym wypadku ludzie są akurat potrzebniejsi niż algorytm. Nie wiem, czy słyszeliście, że YouTube 10 tysięcy osób zatrudnia. Nie? To jest w ogóle fajna skala też do moderowania tych treści i sprawdzania właśnie, czy ktoś się nie pozycjonuje pod algorytm z treściami, które się tam nie powinny pojawiać. Super. Dzięki wielkie. Dziękujemy bardzo. Bardzo. Kamil, Łukasz, dzięki jeszcze raz.